Witam w kolejnej, to już będzie w kolejnym trzecim filmie o naszym prostym, jakby się wydawało, UPS-ie. Dobudowałem tu moduł zasilania online, tak go tam nazwałem. Służy on do zasilania obciążenia w czasie, gdy mamy napięcie sieciowe. Włączę obciążenie. Widać, że tam trochę się rozjaśniło. Mam nadzieję, że to się jakoś będzie trzymać. Nie ma sensu, abym tu robił złączki, bo tu będzie jeszcze wiele modyfikacji. Dlatego taka partyzantka. W ogóle mam przygotowaną obudowę od UPS-a, gdzie później to wszystko wcisnę w taką obudowę. No, trochę lepiej. I zaraz powiem, jaki jest problem. Pierwszy to gówniany kabelek chiński, który raz stykał, raz nie. Także widzicie, chińskie badzie. Wszystko, co tanie chińskie, to jest złom. Trzeba kupować albo drogie chińskie rzeczy, a wtedy trzeba się zastanowić, czy nie lepiej jednak kupić renomowanej firmy. A jeśli już coś jest w miarę tanie, to na pewno nie liczcie, że nie będzie z tym problem. No i w jakie tu się, że tak powiem, bagno wpakowałem? Otóż sobie przyjąłem, że skoro te moje LEDy do oświetlenia pobierają 0,9 A przy 12 V, to ten stabilizator wystarczy, aby miał ten jeden wytrzymałość 1 A dopuszczalny prąd. One zwykle mają 1,5, więc dałem malutki radiator, no bo różnica napięć 17 - 15, no i właśnie tu już jest pułapka, 17 - 15, 2 V. Otóż niestety popełniłem poważny błąd. Przy prądzie, przy napięciu 15 V, prąd obciążenia jest, nie wiem, czy będzie widać, widać, no 1 tam 2 25 A, dokładnie 1,3, jak kojarzę. Wiadomo, że ten będzie troszeczkę nas tu oszukiwał. Tu mamy prąd, no, wyzeruję, rzędu 0,22 A. To się nawet zgadza. Prąd, no, 0,22, 23, no to tu się zgadza. I tu macie zasilacz 17 V, 1,6 A ogólnie płynie. W konsekwencji stabilizatorek grzeje się niemało. Nie tak, żeby był z nim jakiś większy problem. Spróbuję na kamerze pokazać termowizyjnej. A jak się nie uda, to pokażę to zdjęcia z kamery. Trochę tak się trudno operuje, bo tam gdzie indziej jest ten, ta sama kamera tu jest w innym miejscu niż, powiedzmy, środek ekranu. No jak widzicie, 60 parę stopni. Ten stabilizatorek, no, ma niewiele, bo 30 parę stopni, no 0,2 A płynie, znaczy 0,3.
To spróbuję zrobić. No nie, nie bardzo. No dobrze, zrobię fotki. Będą do kolejnej części, czy tam do archiwum, że tak powiem. Więc ogólnie problem jest taki, że LEDy im wyższe napięcie, tym więcej prądu pobierają, bo tam nie ma żadnych jakichś przetwornic, stabilizatorów impulsowych i tak dalej, są po prostu zwykłe rezystory. No jest to niekorzystne, bo grzeje nam niepotrzebnie ten stabilizator, no i nie jest to zdrowe dla tych LEDów. W tej listwie, w tej taśmie LED, tu by trzeba wnikać już w konkretnie jaki jest typ LEDów, jaki tam jest prąd ich, czy jakie chłodzenie, czy to wpłynie na ich żywotność, czy nie. No zaradzić temu można różnie, można zmniejszyć prąd tych LEDów jakimś szeregowym rezystorem i być może tak zrobię, bo to jest najprostsze wyjście. One wtedy przy tych 12 V będą słabiej świeciły, ale jednocześnie przy tych tam blisko 15, bo tu jest podwójna dioda, to jednak chociaż rzadkiego, to zawsze jest na niej spadek napięcia. Zresztą można zobaczyć, że tu jest napięcie wejściowe prawie 17 V. Teraz tu ma wyjście stabilizatora 14,4, to czyli już coś tam działa, jakieś ograniczenie. A 14,1 idzie na obciążenie. Już tu widać, działa jakieś ograniczenie. Czy to prądowe, czy napięciowe, trudno stwierdzić w tym momencie. Trzeba by wymienić radiator na większy. Jeśli nic to nie polepszy, to znaczy, że ograniczenie prądowe zaczyna działać. No, można by jeszcze jak rozwiązać ten problem. Najlepszy to byłaby przetwornica podwyższająca, obniżająca na te LEDy. Wtedy nie przekroczy nam nigdy tych 12 V, a jednocześnie jak akumulator się rozładowuje przy pracy bateryjnej, teraz zademonstruję tą pracę, wyłączam zasilanie, trochę przygaśnie oświetlenie, może tego nie było widać, ale jest w tym momencie ja nie wiem, czy ja dobrze spojrzałem, a odwrotnie jest włączony ten miernik, prąd ładowania pokazuje jako ujemny. Jak wyłączyłem zasilanie, przechodzimy na pracę bateryjną. Napięcie tu, jak widzicie, na obciążeniu. O, teraz mamy 12 coś. Włączam zasilanie sieciowe. No to wzrasta. I tu mamy prąd rozładowania 0,9 tam ampera. Po prostu odwrotnie włączymy miernik. No i jeszcze o tym wspomnę już w filmie, gdzie będę omawiał schemat. No nie ma zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora. To będą nasze kolejne tu bloki, które będą dodawane. Tak samo nie ma, jest tu taki problem, że prąd rozładowania z akumulatora płynie przez te rezystory pomiarowe do ograniczenia prądowego. To jest niekorzystne, bo gdyby był 1 ohm na 1 amperze, to jest 1 volt spadku. Tu jest pół ohma, to przy 1 amperze 500 mV jesteśmy w plecy. No i na tej diodzie. To może rozwiązać akurat jeden przekaźnik z podwójnymi stykami, ale to omówię w kolejnej części, gdzie będzie już omówiony schemat, jak to aktualnie wygląda. No i też opowiem, co tam planuję
na przyszłość. No jak widzicie, konstrukcja prosta by się wydawało, a jednak konstruktora czekają jakieś tam pułapki, o czym się zapomni. To jest rzecz normalna, że nie wszystko da się przewidzieć i podczas uruchamiania wychodzą kolejne bolączki. Dlatego nie ma prostych projektów, bo jeżeli to by się zaprojektowało jakoś tam na jednej płytce dużej, oczywiście później się robi kolejny egzemplarz, poprawia te błędy, robi kolejną płytkę. Dlatego raczej nie jest tak, że ktoś sobie coś wymyśli, tam posiedzi, poduma, a jak pomysłowy Dobromir, narysuje, pach, buduje, działa wszystko od pierwszego kopa. Nie, będą problemy, będą zawsze jakieś tam niedoróbki, coś zawsze można poprawić. Także na tym filmie to już koniec. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Do zobaczenia.